Bardzo często jest tak, że po emisji jakiegoś odcinka Morderstwa Niedoskonałego pojawiają się nowe fakty. W sprawach niewyjaśnionych nieraz kontaktuje się ze mną ktoś, kto wie coś więcej. Czasem podeślę jakieś zdjęcie, które może być ważnym dowodem. Czasem odzywa się ktoś, kto twierdzi, że może dać solidne alibi osobie. Wiele na to wskazuje, skazanej niesłusznie. Bywa, że odezwie się osoba, która twierdzi, że wie, do kogo należy udać się w danej sprawie, aby sprawiedliwości stało się zadość. W zależności od sytuacji, od charakteru sprawy, przekazuję te wiadomości policji, bliskim ofiar czy poszkodowanych, a czasem zachowuję dla siebie, z przekonaniem, że kiedyś, gdy uda mi się ustalić coś jeszcze, tymi nowymi informacjami się z Państwem podzielę. W tej historii było trochę inaczej. To ja poszukiwałem kontaktu z Tadeuszem P., gdy przygotowywałem odcinek dotyczący tajemniczych śmierci w Bieszczadach w latach 80. i 90. Zgodnie z obowiązującą dziennikarzy zasadą zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu materiałów prasowych, zrobiłem wszystko, aby w nagraniu zaprezentować także jego stanowisko. Człowieka przedstawionego jako ten, który może stać za śmiercią trzech osób i któremu za to włos z głowy nie spadł. Tadeusz P. na wiadomość ode mnie odpowiedział w chwili, gdy materiał był już gotowy i lada chwila miał być opublikowany. Nie sposób już było zamieścić jego stanowiska, tym bardziej, iż deklarował, że skontaktuje się za kilka dni. Dokładnie napisał do mnie tak. Z chęcią spotkam się z panem lub w inny sposób przeprowadzimy rozmowę, w której przedstawię rzeczywisty, zgodny z realiami, mój rzekomy udział w sprawach, które pan wymienił. Rzekomy. Takiego słowa użył Tadeusz P. A zatem od razu widać, że nie przyznaje się do udziału w żadnej z trzech spraw. Z Tadeuszem P., byłym milicjantem, a później policjantem w Bieszczadach, odbyłem dwie rozmowy telefoniczne. Jak odpowiada na zarzuty stawiane przez świadków? Jak tłumaczy się z własnych słów, które można rozumieć jako przyznanie się do winy? Zapraszam na ciąg dalszy historii, klimatem przypominającej nieco serial Roist. Tyle, że to wszystko działo się naprawdę. Opowiadałem o tym w odcinku 61 Morderstwa Niedoskonałego, zatytułowanym Trzy ofiary, a za każdą może stać ten sam człowiek. Wyjątkowo makabryczna historia z Bieszczad. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Kto nie słuchał tamtego odcinka, polecam najpierw poświęcić trochę czasu na niego. Łatwiej będzie połączyć wszystkie wątki, a jest ich w tej historii mnóstwo, i zorientować się, kto jest kim, bo postaci występujących w tej opowieści też jest wiele. Za moment pokrótce, chronologicznie postaram się wszystko przypomnieć, ale najpierw słowa Tadeusza P. z zapewnieniem, że nikogo nie zabił i że gdyby prokuratura miała jakiś dowód świadczący o jego udziale w którymkolwiek z zabójstw, to na pewno dawno byłby za kratami. A tymczasem on nawet nie dostał wezwania. Gwarantuję panu, że gdyby mieli ziarenko podejrzeń jakichś udokumentowanych, jakichś dowodów, proszę mi wierzyć, że osoba podejrzewana o dwa zabójstwa na pewno bym siedział. Minimalny dowód, że ja coś takiego popełniłem. A same, wie pan, w zasadzie jedna baba drugiej babie, przepraszam, te kolokwialne odezwanie się, stwierdzenie, to jeszcze o niczym nie świadczy. No oczywiście, że przyznanie tak, się to jest tak, za mało. Tak, tak, że musi być... Tak samo jak nic po nie chodzi, rozpowiada na lewo, na prawo, że ja mu coś tam mówiłem, że nie mówiłem, on nawet tej jednej dzikarce powiedział, robi reklamę swojej przyszłej książki. Niecodziennie prowadzi się postępowanie, podejrzewając, bo ja nie jestem podejrzany, tylko podejrzewany o dwa zabójstwa. Się pan, no to ja już dawno bym miał sankcję. Ja tego nie zrobiłem, więc nie ma dowodów, bo ja tego nie zrobiłem. Ja tego nie zrobiłem, proszę pana. Nie popełniłem ani jednego, ani drugiego czynu, o którym mnie wszyscy plotkują, a prokuratura wprowadzając postępowanie, no też podejrzewa, że ja to mogłem uczynić. Nie, proszę pana, ja tego nie uczyniłem. Ani jednym, ani drugim przypadku. To, co ludzie mówią, wie pan, to sensacje spowodowane moją byłą, która, jak mówię, jest tak złośliwą osobą, no i rozpowiadanie też takich fantasmagorii, nieprawdziwych historii przez porzuconą kochankę, bo myślała, że gdzieś tam będzie moją żoną, coś takiego. No. O jaką książkę chodzi, co mówiły dwie kobiety, była żona oraz dawna kochanka, o tym jeszcze za moment powiemy. Najpierw chronologicznie.
21 listopada 1985 roku. Wieś Łączki na trasie Lesko-Polańczyk. Wieczór. Drogą wojewódzką jedzie duży Fiat. W środku dwaj wysoko postawieni milicjanci, obaj najpewniej pijani po imprezie w milicyjnym kasynie. Za kierownicą, wiele na to wskazuje, najpewniej siedział 24-letni wówczas Tadeusz P. Mimo młodego wieku był już na stanowisku, pełnił funkcję zastępcy komendanta milicji w Lesku. Pod kołami dużego Fiata znalazł się 40-letni Edward Krajnik. Był pijany, wyszedł właśnie z zajazdu pod Gruszką. Zginął na miejscu. Prokuratorskie postępowanie zakończyło się umorzeniem. Z relacji świadków i ze śledztwa prowadzonego po latach wynika, że Tadeusz P. na miejsce wypadku ściągnął swojego ojca, również milicjanta, a ten fikcyjnie zaświadczył, że to on siedział za kółkiem. Noc z 12 na 13 grudnia 1985 roku. 3 tygodnie po wypadku w Łączkach w tajemniczych okolicznościach ginie milicjant Krzysztof Pyka, podwładny Tadeusza P. Pyka był świadkiem wypadku, w którym uczestniczył jego przełożony. Był w autobusie przejeżdżającym obok, wysiadł, by sprawdzić, co się stało, więc prawdę znał. Według świadków później miał być naciskany, aby podpisać protokół, że to ojciec Tadeusza P. kierował dużym Fiatem, a nie nietrzeźwy syn. Miał się skarżyć bliskim, że jest przymuszany do tuszowania sprawy, a on na to się nie chce zgodzić. Ciało Krzysztofa Pyki zostało wyłowione z Jeziora Solińskiego po prawie 2 miesiącach, w lutym 1986. 29 kwietnia 1997 roku. Ponad dekadę później, już po upadku PRL, ginie sanocki dziennikarz Marek Pomykała. Z relacji Naczelnego Gazety Bieszczadzkiej wynika, że Pomykała zbierał materiały do tekstu o policji. Jego kolega z kolei pamięta, że przejeżdżając przez Łączki, Marek mówił mu, iż prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie wypadku sprzed lat, do jakiego doszło właśnie tutaj, i że chodzi o grubą rybę. Tadeusz P. był wtedy naczelnikiem sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Czy to o niego mogło chodzić Pomykale? Ciała dziennikarza po dziś dzień nie znaleziono. Policja uznała, że to musiało być samobójstwo. Prokuratura w Rzeszowie, która sprawę badała po latach, postępowanie umorzyła. Lokalni dziennikarze raz na jakiś czas próbowali wracać do tematu, ale ich publikacje przechodziły bez większego echa. Dopiero w 2020 roku w magazynie Ekspresu Reporterów oraz Telekurierze TVP ukazały się reportaże poświęcone Markowi Pomykale i podejrzeniom kierowanym wobec Tadeusza P. W materiałach tych zaprezentowano wypowiedzi ważnych świadków. Była żona Ewa P. wyznała, z czego jej mąż miał się jej zwierzyć po pijanemu. Utopiłem Krzyśka Pykę. W końcu, co miałem zrobić? Jeszcze bym nie wydał, że to ja siedziałem za kierownicą. Tak Tadeusz P. miał powiedzieć żonie. W reportażu wystąpiła też kochanka, Violetta Z. Jej z kolei były milicjant, później policjant, miał wyznać, również pod wpływem alkoholu, że Marka Pomykałę najpierw upił u siebie na działce w Wołkowyi, a potem udusił. W reportażach są też wypowiedzi Tadeusza P. To zarówno nagrane rozmowy telefoniczne, jak i rozmowa przed kamerą. Jedna z wypowiedzi byłego milicjanta z Bieszczad brzmi tak. Byliśmy wówczas młodymi bogami. Każdy z nas był bezkarny. Nikt nikomu nic nie mógł zrobić. W rozmowie ze mną Tadeusz P. stwierdza, że wyemitowane reportaże zostały przez dziennikarkę częściowo zmanipulowane. Ja go nie autoryzowałem. Autentycznie zmanipulowane są tam wstawki, wpiski, jakieś jej komentarze. Moje zdanie są obcinane, więc jest manipulowane. A to, co ona bezprawnie mi nagrywała przez telefon, ja nie wiem, czy ja to mówiłem. Tadeusz P. nie potwierdza, że głos z rozmów telefonicznych należy do niego. Na pewno zaś, zarzeka się, nie przyznawał się przez telefon do tego, że to on spowodował wypadek, w którym zginął Edward Krajnik. Tłumaczy się także z tych słów, jakie padły przed kamerą TVP. Powiem, że zabiłem i co z tego? I co z tego wynika? Nic. Kompletnie nic nie wynika, bo ja mogę fantazjować. Według Tadeusza P. ta wypowiedź nie świadczy zupełnie o niczym. Wie pan, to tak samo jak ta pani chyba z 50 razy mi zadała pytanie, czy ja zabiłem. Ja już miałem dosyć tego, troszkę zacząłem się bawić i mówię tak, wie pani co, a nawet bym się przyznał i co z tego wynika. To są moje słowa do niej. Nie, ja się nie przyznałem, tylko więc niech nie twierdzi, że ja się przyznałem. Ja tylko zapytałem się i nawet bym się przyznał, co z tego wynika. Wie pan, ja wiem, jakie legendy krążą w Bieszczadach i wie pan, no, książka, wie pan, papier jest cierpliwy, wszystko zniesie.
Wątek książki biograficznej o Tadeuszu P. jeszcze za chwilę wróci. Najpierw jeszcze jedna wypowiedź byłego milicjanta i policjanta, która w naszej rozmowie padła parokrotnie. Twierdzi on, że nie rozmawiał z Katarzyną Handerek, a z inną dziennikarką Telewizji Polskiej. Nie wiem, dlaczego pani Handerek uzurpuje sobie prawo do tych materiałów. Ani razu, jeszcze raz powtarzam, ani razu z nią nie rozmawiałem i żadnego wywiadu nie udzielałem. Potwierdza jednak, że zamieszczona w reportażach postać z rozmazanymi oczami, nagrywana w restauracji, to on. I między innymi to o bezkarności, to są jego słowa. Słowa, które jak ulał pasują do sytuacji z Edwardem Krajnikiem i Krzysztofem Pyką. Wspomniałem o świadkach, którzy wskazują na związek Tadeusza P. ze śmiercią obu mężczyzn. Ale to nie są tylko ci świadkowie. Ważnym dowodem są też dokumenty znalezione w archiwach Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zachował się bowiem anonim skierowany do ówczesnego szefa MSW, generała Czesława Kiszczaka. To on w latach 80. nadzorował milicję i służby specjalne. Anonim datowany jest na kwiecień 86. roku, czyli 2 miesiące po tym, jak na tafle Jeziora Solińskiego wypłynęło ciało funkcjonariusza milicji Krzysztofa Pyki. Fragmenty tego, co znaleziono w archiwum IPN, przytaczały rzeszowskie supernowości. Wszyscy ludzie w Lesku mówią, że musiał zginąć, gdyż za dużo wiedział i zagrażał komendantowi P. Ludzie są tu całą sprawą bardzo wzburzeni, bo P. nadal jest komendantem i używa życia. Władze w Krośnie albo nic nie wiedzą, bo P. ma tam dużo znajomych, albo boją się interweniować, bo ojciec P. jest zasłużonym człowiekiem i dobrze ustosunkowanym, a tak też mógłby odpowiadać. Panie ministrze, powiedział pan kiedyś w Sejmie, gdy była sprawa z księdzem Popiełuszką, że nikt w Polsce nie może łamać prawa bez względu na to, kim jest i jakie ma stanowisko. A tutaj, w Lesku, prawo zostało złamane przez przedstawiciela władzy. Winni są na wolności i ponad prawem. Chronią ich stanowiska i znajomości. Autor tego anonimu podpisał się jako mieszkaniec Leska i osoba blisko związana z organami MO. I faktycznie musiał być to ktoś, kto świetnie orientował się w tym, co mówiło się w gronie bieszczadzkich milicjantów. W piśmie padło bowiem nazwisko Lucjana P., wysoko postawionego milicjanta, który w chwili wypadku w Łączkach był w dużym Fiacie, ale najpewniej jako pasażer. To Tadeusz P. potwierdza także i dziś, że owszem, Lucjan P. był w tym samochodzie. Dementuje zaś wszelkie informacje z tego pisma dotyczące Krzysztofa Pyki, twierdząc, iż nikt nigdy nie oczekiwał od tego milicjanta podpisywania jakichkolwiek protokołów dotyczących wypadku w Łączkach. Autor anonimu dowodził, że sprawie wypadku popełnionego po pijanemu ukręcono łeb po to, by nie psuła ona papierów młodemu milicjantowi i nie utrudniała mu dalszej kariery. W odcinku 61. Morderstwa Niedoskonałego użyłem określenia, że kariera Tadeusza P. rozwijała się znakomicie i w PRL, i później, gdy milicja stała się policją. Tadeusz P. w rozmowie ze mną stwierdza, że wręcz przeciwnie. Gdyby nie złe języki, zaszedłby jeszcze wyżej. Swego czasu, jak powstała policja, przekształcona została milicja w policję, wygrałem 2 razy konkursy na wyższym przełożonym. I proszę pana, konkursy anulowano. Ze względu właśnie na tą szafę, jak to mówię, prawo telefoniczne. Czyli, że ktoś zadzwonił i może powiedział właśnie, nie, że coś... Nie, proszę pana, że były donosy, anonimy. A ten anonim to napisała pani przy okazji do ministra, do Kiszczaka. W chwili jest najważniejszą osobą przy tym wypadku i przy Pyce, proszę pana. Że on płakał, jakieś protokoły odmawiał. Bójda, proszę pana, żadnych protokołów PK nie podpisywać, ponieważ chyba grupą dochodzą śledcza na miejscu zdarzenia, był prokurator i to wszystko, proszę pana. To w sumie dość ciekawe, że pan mówi, że wie pan, kto pisał anonimy, skoro to były anonimy. Proszę pana, bo to była tak roztropna, że nawet się chwaliła tym, że ona to opisze wszystko. A teraz się naraz ukazuje w jakimś wywiadzie, to nawet mówiła, że była, no wszystko widziała, że pykał u niej, płakał, że jej mąż był dyżurny, jej mąż był, no niech nie uzurpuje sobie prawa do dyżurnego, był zwykłym milicjantem patrolowym, daleko mu do dyżurnego było. I ona się mówiła w jakimś wywiadzie, co już naprawdę można się było pośmiać, że nawet była jak Pykę wyciągano z wody. No, totalna bzdura. Tak samo jak już powtarzam się, tak samo mówiła jakiś Pyka, płakał, że jakiś protokół miał podpisać. Moje pytanie jest, jakie protokoły? Jakie protokoły, proszę pana? Nie było takiej w ogóle procedury, żeby Pyka jakiekolwiek protokoły miał podpisywać. Nie, proszę pana, no jako kto? Ale w autobusie przy tym wypadku był, tak? Był, proszę pana, bardzo, bardzo w takim stanie, jakim zwykle tradycyjnie. To był ostatni autobus
Lesko-Polańczyk, więc tam chyba było kilkanaście osób. A tutaj, wie pan, też nie zgadzam się z twierdzeniem, że na miejscu wypadku zrobiono, tak jakby, kto wie pan, sztucznie było, czy nieprawdziwie, ofiarę wypadku. Proszę pana, Kralik tam z innymi pił w tym zajeździe, bodajże to się Gruszka nazywało. I proszę pana, coś tam ukradł i uciekał. Leciał w pełnym pędzie. I w pełnym pędzie wpadł na ulicę, będąc bardzo pijany. Więc nikt nie próbuje podnosić tezy, że przypisano mu winę. Nie, proszę pana, on autentycznie był winny. Znaczy, no on był pijany, a osoba, tak, która oczywiście była za kierownicą, była trzeźwa? Ja mówię, proszę pana, o Kajniku. Rozumiem. Tego nikt nie kwestionował, że to był człowiek, który był pod wpływem alkoholu. Natomiast no jest pytanie, pana, czy kierowca też nie był, tak? Proszę pana, ale tam zostało w reportażu, to są przypisano mu winę. Nie przypisano mu winy, bo był winny. Bo przypisane to jest takie stwierdzenie, jak gdyby to było nieprawdziwe, że on nie był winny. On był autentycznie winny temu, że wypadek zaistniał. Wypadek zaistniał, mówi Tadeusz P. Unika odpowiedzi na pytanie, czy osoba za kierownicą była trzeźwa. Mówi, że po anonimie do Kiszczaka zostało wszczęte nowe postępowanie i ono zakończyło się umorzeniem. I faktycznie, kilka miesięcy po liście do szefa MSW, prokurator Zygmunt Słabik wszczął ponowne śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Łączkach. To, że akurat jemu powierzono tę sprawę, jest co najmniej zdumiewające, bo w 1985 roku to właśnie ten sam prokurator Słabik prowadził śledztwo dotyczące tego zdarzenia i je umorzył. Trudno więc, żeby dopatrzył się jakichś nieprawidłowości w swojej decyzji sprzed roku i próbował ją podważyć. W 1986 więc postępowanie ponownie zakończyło się umorzeniem, prokuratura nie dopatrzyła się żadnych związków wskazanego w anonimie wicekomendanta Tadeusza P. ze sprawą śmierci Edwarda Krajnika i Krzysztofa Pyki. Notabene, po upadku PRL prokurator Słabik zaszedł wysoko. W depeszach z roku 2006, 2007 i 2008 można znaleźć informację, że stał on na czele prokuratury rejonowej w Lesku. Tadeusz P. był i jest przekonany, że sprawa śmierci milicjanta Krzysztofa Pyki przedawniła się już parę lat temu. Minęło bowiem ponad 30 lat od jego śmierci, uznanej wtedy oficjalnie za wypadek. Proszę pana, nastąpiło. Wie pan dlaczego? Nawet pani prokurator, która mówiła o tej sprawie z Rzeszowa, nie wiem jak ona szkołę kończyła, ale student prawa panu powie, że przedawnienie następuje po 30 latach. Te 10 lat można dodać, dodaje się zgodnie z artykułem 102 kodeksu karnego. W przypadku tych wieków, w okresie tych 30 lat zostanie wszczęte postępowanie przeciwko. Na przykład jest 29 lat minęło, jest to rok do przedawnienia i wówczas się przedłuża o 10 lat. To było wszczęte postępowanie w środku tych 30 lat w sprawie. W sprawie, proszę pana. I wówczas nie może być zastosowania tych 10 lat. Więc panie prokurator, nie kłamie. Nie nastąpiło, proszę pana, przedawnienie. I to z tego względu wysłał pan do krośnieńskiego wydawnictwa taką, powiedzmy, ofertę wydania książki? Proszę pana, czy ja tam określiłem w jakiej sprawie? W sprawach można się domyślać, które już są zamknięte. Pana, tak? Wie pan, każdy się może domyślać, czego chce się domyślać. I każdy słyszy to, co chce usłyszeć, a nie to, co tam było napisane. W takim razie proszę powiedzieć, co pan miał na myśli, mówiąc o tym, że zapowiadając, co pan ujawni. Wie pan, teraz to już w sumie to nic, bo widzę, że się rozwinęła tak sprawa. Moja żona to jest. Pan pisarz też zaczął tak reklamować swoją książkę, że nie wiem, wciskał mi w usta w słowa, których ja nigdy nie powiedziałem, więc... No ale coś mu pan opowiedział. No wszystko. Ale co, mówimy o wypadku czy o mojej służbie? W ogóle o tym, co wzbudza największe kontrowersje, co zapowiadał pan, że pan ujawni. Ale co, że ujawni? To pan wie... No więc właśnie. Proszę pana, na początku też może myślałem o pieniążkach. Bo ja wiedziałem, jakie plotki są. No proszę pana, ja tam mieszkałem, pracowałem 30 lat, no trudno, żebym nie wiedział, co się mówi na te tematy. Czyli pan zdaje sobie sprawę, że od lat krążyła taka wersja, że to pan stoi za wypadkiem, plus, że to pan stoi za śmiercią Pyki. Tak, słyszałem takie plotki. Odpowiedzią na te, jak to określa Tadeusz P., plotki, miała być autobiograficzna książka. W 2014 roku najpierw krośnieńska, potem rzeszowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Pyki i Marka Pomykały. Pojawił się bowiem nowy świadek, który wskazywał na związek emerytowanego policjanta ze śmiercią milicjanta i dziennikarza. W ramach tego postępowania dokonano przeszukań mieszkań Tadeusza P.
i jego żony, Ewy P. Zabezpieczony został m.in. projekt książki autobiograficznej. W tych notatkach o Marku Pomykale nie ma nic, ale padają tam pewne informacje dotyczące wypadku w Łączkach oraz śmierci milicjanta Pyki. To właśnie to postępowanie Rzeszowskiej Prokuratury Okręgowej z 2014 roku sprawiło, że termin przedawnienia, jak twierdzą śledczy, wbrew temu, co mówi Tadeusz P., nie minął. Przytoczmy fragmenty dwóch artykułów kodeksu karnego. Artykuł 101. Ustanie karalności. Paragraf 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 30, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa. Artykuł 102. Przedłużenie przedawnienia karalności. Jeżeli w okresie, o którym mowa w artykule 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w artykule 101, paragraf 1, ustaje z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu. Powtórzę, jeżeli wszczęto postępowanie. W kodeksie karnym nie ma mowy o tym, czy jest to postępowanie w sprawie, czy przeciwko. Tak czy inaczej, Tadeusz P. uważa, że sprawa śmierci Krzysztofa Pyki jest przedawniona i trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie z tym przekonaniem w 2016 roku do jednego z wydawnictw w Krośnie zwrócił się z ofertą wydania książki opisującej jego, nazwijmy to, milicyjną i policyjną karierę oraz odnoszącej się do plotek krążących po Bieszczadach. Składam propozycję współtworzenia książki będącej moimi autentycznymi wspomnieniami o czynach przestępczych, jakich dopuściłem się pracując w resorcie MSW. Jestem emerytowanym oficerem policji. Pracowałem w Bieszczadach. Historia tych spraw jest do dnia dzisiejszego żywa i bulwersująca w tym regionie. Nastąpiło przedawnienie, więc może ujrzeć światło dzienne. Z uwagi na przedawnienie w dniu dzisiejszym bez obaw o pociągnięcie do odpowiedzialności można opowiedzieć i zrzucić z siebie jarzmo tych czynów i 30 lat jarzma życia w oczekiwaniu na karę lub przedawnienie. Mogę bez obaw podać nazwiska wszystkich osób związanych z tymi sprawami i żyjących do dnia dzisiejszego. To fragmenty maila skierowanego przez Tadeusza P. do krośnieńskiego wydawnictwa. I teraz uwaga. Autor maila zapowiedział, jakie rewelacje zamierza ujawnić w książce. Między innymi chce opisać, jak to określał, usunięcie dwóch osób, milicjanta i osoby stojącej kilka metrów od wypadku, które były bezpośrednimi świadkami wypadku, w którym zabił człowieka. Tam padały słowa, że dwie osoby zostały zlikwidowane, czy usunięte tam takie słowo było. Kogo miał pan na myśli? Widzi pan nazwiska, że zatem żadnych nazwisk nie ma. No nie ma, nie ma. No może chciałem sensacji, może chciałem zrobić sensacji, może chciałem pieniążki zarobić. A co ja miałem na myśli, wie pan, różne rzeczy. No ale usunięcie człowieka, no to brzmi tak dość jednoznacznie. No ale to nie jest przyznanie się do niczego. Krośnieński wydawca propozycję odrzucił, ale Tadeusz P. nie zrezygnował z pomysłu książki biograficznej. Z propozycją zwrócił się do Jana Joniaka, który w 2012 roku na łamach Pulsu Bieszczadów jako pierwszy opisał sprawę tajemniczej śmierci sierżanta Pyki. Joniak sprawę przekazał innemu bieszczadzkiemu dziennikarzowi, Henrykowi Nicponiowi. Obaj obecnie są świadkami w postępowaniu, jakie prowadzi prokuratura okręgowa w Krakowie. Książka Henryka Nicponia powstaje od kilku lat, powiedzmy z przeszkodami. Latem tego roku do rzeszowskiego mieszkania dziennikarza wkroczyła policja. Zarekwirowano m.in. komputer, dyktafon, aparat fotograficzny i komórkę. Wyjaśniono, że czynności te mają związek ze śmiercią Marka Pomykały. Henryk Nicpoń jednak zastrzegał, że jego książka o Tadeuszu P. ma dotyczyć tylko i wyłącznie tego, co działo się w latach 80. Dziennikarz mówił, że dostał ostrzeżenie, by nie ruszał tego, co wydarzyło się po roku 90, bo inaczej coś mu się może stać. Teraz Tadeusz P. w rozmowie ze mną odcina się od rzeszowskiego dziennikarza i pisanej przez niego książki. To miały być moje wspomnienia, a teraz pan Nicmys uzurpuje sobie wyłączność na swoje prawa i chce mnie pozbawić moich praw autorskich. No bo to on jest autorem jakby co, to on pisze. No on pisze, pan jest bohaterem, praw autorskich, znaczy, jemu przynależą. Tak,
Ach, wie pan, ja też mam prawa autorskie, bo zdjęcia przekazuję, to są moje wspomnienia, także no, ja sądzę, że mam jakieś tam prawa autorskie do tej książki, a pan nic mi sobie kompletnie uzurpuje, ponieważ to jest jego książka. Wspomniałem o śledztwie toczącym się w krakowskiej prokuraturze okręgowej. Ono zostało wszczęte na polecenie prokuratury krajowej pod koniec ubiegłego roku. Była to reakcja na reportaże Telekuriera i magazynu Ekspresu Reporterów, bo w materiałach tych padło wiele słów obciążających Tadeusza P., które składały się na logiczną całość. Z nich bowiem wynika, że milicjant Tadeusz P. mógł mieć motyw w tym, aby uciszyć milicjanta Krzysztofa Pykę i późniejszy policjant Tadeusz P. mógł mieć motyw, aby uciszyć dziennikarza Marka Pomykałę. Takie wnioski płyną z relacji byłej żony Ewy P. i dawnej kochanki Violetty Z. Tadeusz P. jednak dowodzi, że obie panie są świadkami niewiarygodnymi i to na odwrót. To one mają motyw, aby go oczerniać. A jest jeszcze osoba, która w tym materiale występuje jako Violetta Z. Pan zna tę panią? Oczywiście. No i ona twierdzi, że to od pana usłyszała, że pan może mieć jakiś związek ze śmiercią Marka Pomykały. To jest taka prawda, proszę pana, jak mówiła o Pyce, że ja na jego Ukraińców nasłałem i odważniki do nóg mu przywiązały. To jest taka sama prawda, proszę pana. Jeżeli Pyka wypłynął, sekcja była tak zwana czysta, czyli nie miał żadnych obrażeń, a gdyby miał, jak to Violetta powiedziała, to z odważnikami by nie wypłynął. Więc to jest taka sama prawda, jak ja jej opowiadałem. Nawet w pewnym momencie miałem wrażenie, jak ją słuchałem, że ona przez jakieś okno czy dziurkę od klucza patrzyła się, bo mówiła o jakichś rękawiczkach. Proszę pana, absolutnie to neguję, nic takiego jej nie mówiłem. Ja panu powiem. Pan wie, jakim myśmy układzie żyli z Violettą, prawda? W materiale pada określenie, że była pana kochanką. No dobrze, no nie zgódźmy się z tym. Po wielu latach, proszę pana, po wielu latach cały czas chciała, żeby to był stały związek. Ja cały czas to nie chciałem na to przystać. No i po prostu zaczęła się mścić i to wszystko. Jednym ze świadków w całej tej sprawie jest też pana żona. Ten sam układ, proszę pana. Ja z nią od 20 lat jestem w separacji. I proszę pana, gdzie tylko może, to ona się mści za to, że ja po prostu nie żyję z nią, tylko po prostu z innymi osobami. To są te dwie osoby, proszę pana, które ja niby powiedziałem, co jest nieprawdą, neguję to i nawzajem po prostu w sumie z tego samego powodu chcą mi zrobić na złość. I chyba zaczęło się to od mojej żony, bo tam plotki oczywiście po Bieszczadach chodziły, że coś mam z tym wspólnego, więc ona to zaczęła rozgadywać. Z tym, czyli z Pyką czy z Pomykałą? Z Pyką, z Pyką. Wie pan, ja się dziwię, bo fakty są takie, że Pyka ostatni dzień, kiedy jeszcze był widziany i pił w tym dniu, kiedy ostatnio był widziany z milicjantem. Obydwaj chyba, no tak się mogę domyślać, że bardzo mocno się upili, dlatego że w ogóle nie pamiętał, co się działo. Zawieziono na hipnozę. No on o tym opowiada i też tam, tak, tak. Poddano go hipnozie. Więc nie wiem, dlaczego ja jestem kojarzony z Pyką, jeżeli to z nim pił i to tak, no można powiedzieć, na umór byli upici, no bo jeżeli on nie pamiętał, to podejrzewam, że druga osoba też chyba nie była trzeźwa za bardzo. No dobrze, a punktem wyjściowym do tego wszystkiego była sprawa Edwarda Krajnika. I z tą sprawą ma pan coś wspólnego, czy nie? Chyba zostawmy już tę sprawę tego wypadku. Ale no, to ustalmy jedno. Kto siedział jednak za kierownicą? Pan? Pana tata? Ten człowiek, którego, no nie wiem, czy był związany z SB, czy nie, no ale ten trzeci on naczelnik. Nie, dobrze, on był związany z SB, ale potem został zastępcą komendanta do spraw polityczno-wychowawczych. Ktoś z tych trzech osób? Proszę pana, zostawmy to. Kilkakrotnie zadawałem pytanie o wypadek w Łączkach. Nie udało mi się uzyskać konkretnej odpowiedzi. Ale skoro plotki po Bieszczadach na ten temat krążyły, co potwierdza sam Tadeusz P., to nie byłoby to żadnym zaskoczeniem, gdyby dotarły one i do 29-letniego dziennikarza Gazety Bieszczadzkiej. Swojemu szefowi Pomykała nie powiedział wprost, że pracuje nad sprawą Tadeusza P., ale informował, że chodzi o materiał na temat policji. Rozmawiałem z ojcem Marka Pomykały, 86-letnim dziś Kazimierzem Pomykałą. Tata w samobójstwo syna nie wierzy absolutnie. Policja taką wersję wydarzeń przyjęła od początku i Tadeusz P. ją podtrzymuje. A że Pomykała tuż przed wyjściem z domu dzwonił do komendanta wojewódzkiego policji w Krośnie, jego zastępcy, wskazują na to bilingi, w ogóle tego przekonania w nim nie burzy. A mówiąc o tym, że Pomykały nie znał,
objaśnia, że ten jako dziennikarz według niego nie zajmował się tematyką policyjną. Mówi pan, że Marek Pomykała nie zajmował się taką tematyką, ale jednak no choćby to, że no w ten wieczór, kiedy zaginął, no dzwonił do komendantów w Krośnie, czyli jednak zajmował się też tematyką właśnie, policyjną. Bilingi nie kłamią. Nie, oczywiście, ja tego nie neguję, tylko jestem, wie pan, zdziwiony, że Martynek, zastępca, dał numer prywatny do Mieczysława Dotonia, do komendanta wojewódzkiego. To tego się nie praktykuje, proszę pana. Żeby jakimś tam przypadkowym osobom, nawet by przedstawił się jako dziennikarz, dał telefon do komendanta wojewódzkiego i komendant wojewódzki z nim rozmawiał, wie pan. No dziennikarze mają różne telefony. Oczywiście tak, tylko że tam jest jeden z tych reportaży, że Martynek, zastępca, dał numer telefonu do komendanta wojewódzkiego. Ja w to akurat nie wierzę. Tak czy siak dzwonił? Nie, nie dzwonił, tylko że Martynek, zastępca, dał prywatny telefon do komendanta wojewódzkiego. W to nie wierzę. No ale nieważne. Wiem, że z tych reportaży, że takie telefony miały miejsce. Bardzo krótkie te podobne rozmowy były. Nie mam pojęcia, na jaki temat, proszę pana. Oni się zasłaniają niepamięcią, co też w to można uwierzyć, no wie pan, dziennie kilkaset rozmów przeprowadzają. Nie mam pojęcia, proszę pana. No ale jednak kłóci się to z tą wersją, że nie zajmował się w ogóle tematyką policyjną, kryminalną. Ale pan wie, na jaki temat rozmawiali? Nie wiem. No, no ale jeśli dziennikarz ma telefony do tak wysoko postawionych policjantów, no to znaczy, że no, ma jakieś tam dojścia i coś tam pisze na ten temat. Dlaczego? Znaczy ja nie mówię, że tematyce policyjnej się nie zajmował, dlatego że, proszę pana, ja nigdy artykułu na ten temat nie widziałem. A poza tym, wie pan, no to Bieszczady to jest taka mniejsza dziura. I siłą rzeczy, gdyby on zaczął jeździć, proszę pana, rozpytywać się na mój temat, to prędzej czy później, no nie czarujmy się, dostałbym jakiś telefon. Jest jego kolega, który mówi, że także przejeżdżali przez tą miejscowość Łączki, tak dobrze pamiętam, Łączki. Łączki. I opowiadał mu także, że jakaś gruba ryba i ma, właśnie robi materiał na ten temat. No pan wtedy był grubą rybą. Że robi materiał na ten temat? Tak, że się tym zajmuje. To znaczy, on się zajmuje o grubej rybie, tak? Tak, to tak. No wie pan, nie neguje, być może no. Być może. O tym wypadku to wszyscy mówili. Tym niemniej, mówię, jak prokuratura w Lesku umorzyła postępowanie, na wniosek, jeszcze raz powtórzę, komendanta wojewódzkiego, prokuratura wojewódzka wstrzymała, ja byłem okazywany. No i materiały są i proszę pana, z tego co ja wiem, też moja żona zaczęła wypisywać razem z panią Violettą. Więc ten Wydział X z Rzeszowa zajął się Pyką, też nie byłem przesłuchiwany, jeździł bodajże 2 lata czy ileś tam i proszę pana, też prokuratura umorzyła z powodu przedawnienia i oni nic nie wykryli. I też w tej sprawie też nie byłem przesłuchiwany. W tej części wypowiedzi nie wszystko się zgadza. Owszem, prokuratura okręgowa w Rzeszowie przed laty zajmowała się sprawą wypadku w Łączkach oraz sprawą śmierci Krzysztofa Pyki i owszem, po roku to postępowanie umorzyła, ale nie z powodu przedawnienia, lecz z braku wystarczających dowodów. Nie udało się wówczas zgromadzić materiału pozwalającego na postawienie zarzutów, choć prokuratura przyznaje, że ileś poszlak i zastanawiających faktów udało się zebrać. Na przykład to, że samochód Pomykały, jego rodzina, nie policja, znalazła po 3 dniach w okolicach Jeziora Solińskiego, a w aucie nie było ani kropli paliwa. Jak mówił tata Marka, tak jakby ktoś specjalnie zaciągnął ten samochód nad jezioro, żeby wyglądało, że syn skoczył z wysokiej tamy do wody. Problem jednak w tym, na co zwracają uwagę śledczy, że wówczas na zaporze wodnej w Solinie trwał remont. Wszystko było poblokowane i nawet osoba bardzo sprawna fizycznie miałaby duży problem z tym, aby dostać się na tamę. Notabene, rodzina sama wynajmowała płetwonurków, by próbowali w jeziorze szukać ciała Marka. Bezskutecznie. Kolejny kamyczek do tego ogródka zastanawiających faktów. Gdy rodzina znalazła auto nad Soliną, skontaktowała się z policją w Lesku, czy mogą stamtąd zabrać samochód. I na komendzie powiedziano, że tak, owszem. Nikt nie widział potrzeby przeprowadzenia oględzin, zdjęcia odcisków palców z pojazdu, aby sprawdzić, czy czasem nie było udziału osób trzecich. No i jeszcze jeden element w tej układance. Pomykała stracił prawo jazdy. A na takim terenie jak Bieszczady, lokalny dziennikarz bez samochodu jest jak bez ręki, nie sposób pracować. Tadeusz P. był zaś wówczas naczelnikiem sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Pan Kazimierz Pomykała jest przekonany, że syn w feralny wieczór, gdy zaginął, pojechał do Tadeusza P., mając nadzieję na odzyskanie prawa jazdy, a ten go zabił.
Tadeusz P. w rozmowie ze mną mówi, że rozumie Kazimierza Pomykałę i jego ból po stracie syna. Wini przy tym dziennikarzy, którzy na ten temat rozmawiają z ojcem nieżyjącego reportera Gazety Bieszczadzkiej. Zapewnia jednak, że nie ma nic na sumieniu w związku ze sprawą Marka Pomykały i że odebranego 29-latkowi prawa jazdy nie miał nawet w ręku. Rozumie pana Kazimierza Pomykałę, bardzo rozumie jego ból, żal z powodu śmierci syna. Natomiast dziwię się, że starsza osoba, no jeszcze cały czas go jako wzbudzacie mu, przypominacie mu o tym, kiedy i cały czas on na nowo to przeżywa. Przeżywa to bardzo, no trudno się dziwić. Na pewno odczuwa, tak jak mówię, duży ból, żal z powodu śmierci syna, natomiast no, wy mu jako przypominacie i chyba podsuwacie nawet jakieś gotowe odpowiedzi, dlatego że wie pan, on mówił, że nie wie, dlaczego prawo jazdy został zatrzymane synowi. Przecież dobrze wie, że z powodu alkoholu. Dobrze wie, że syn, Marek Pomykała, w przeszłości już próbował czyny samobójcze. Można domniemywać, że teraz niestety skutecznie mu się to udało. A pan Kazimierz Pomykała dobrze wie, dlaczego Marek Pomykała był tak rozbity psychicznie i bardzo, bardzo mocno nadużywał alkoholu. To ja powiem, no, że akurat z panem Kazimierzem rozmawiałem i on absolutnie nie wierzy w wersję o samobójstwie. Przyznaje, że syn jakiś czas temu miał problemy, ale te problemy były już dawno za nim. Nie, proszę pana, były cały czas aktualne. I widzi pan, no już rozmawiamy o panu Kazimierzu. Pan Kazimierz powiedział, że ja go zwabiłem, czy jakoś tam innego słowa do Wołkowy i do domku, żeby prawo jazdy mu oddać. Proszę pana, ja nawet nie miałem prawa mieć tego prawa jazdy z kilku przyczyn. Przede wszystkim nie funkcjonariusze komendy powiatowej w Sanoku mu zatrzymali to prawo jazdy, tylko inna komenda. Dwa, w komendzie Sanoku procedura taka była, że policjant, zatrzymując prawo jazdy, dowód rejestracyjny, wydaje pokwitowanie, które jest numerowane, więc musi się potem z tego rozliczyć. Powiadamia dyżurnego mnie, że taką czynność dokonał, zdaje z notatką służbową dyżurnemu komendy, więc przez moje ręce to nie przechodziło. Ja tylko dostawałem kopię notatki i dyżurny przekazywał to komendantom, którzy do sekretariatu, no i dalsza procedura. Więc z tych kilku powodów ja nie mogę mieć tego prawa jazdy w ręku. Tak jak pan mówi, no to wydaje mi się, że z pana słów wynika, że pan Marka Pomykałę znał zupełnie nieźle. Myli się pan. Ja go w ogóle nie znałem. Znaczy znam, no w Sanoku wszyscy się znali, bo to jest taka mała miejscowość. I jeżeli ktoś jest jakąś funkcję pełni, to siłą rzeczy. Natomiast ja Marka Pomykałę w ogóle nie znam. Ja czy wiedziałem, kto to jest i to wszystko. W tej rozmowie z Tadeuszem P. temat alkoholu pojawiał się co chwilę. Były milicjant o nadużywanie alkoholu oskarża świadków, podważając tym samym ich wiarygodność. No i o każdej z trzech ofiar mówi, że nadużywała alkoholu. Tymczasem była żona i była kochanka twierdzą, że to właśnie on po pijanemu opowiedział im, co ma na sumieniu. A że się pije, no tam wie pan. Pytam dlatego, że no choćby właśnie żona czy Violetta Z mówią, że to pan właśnie po pijanemu opowiadał te rzeczy. Może pan, opowiedział coś takiego i pan nie pamięta. Proszę pana, ja nie będę odpowiadał za słowa, które mi ktoś pycha do moich ust. Nieprawdziwe. To jest tak wiarygodna, proszę pana, że widzi pan, prokuratura okręgowa w Krakowie, która szczyci się tym, że wykryła razem z tym wydziałem zabójców Piotra Joszewicza, gdyby miała najmniejszy gram podejrzeń w stosunku do mnie, to już byśmy nie rozmawiali, ażebym dawno był zatrzymał. Krakowska prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, o szczegółach postępowania nie informuje. Zapewnia, że ono wciąż trwa. Tadeusz P. prosił mnie o autoryzację swoich wypowiedzi. Przygotowane fragmenty rozmów wysłałem mu do autoryzacji. Na odpowiedź czekałem dłużej niż wymaga tego ustawowy termin, po czym powiadomiłem, że brak odpowiedzi, zgodnie z prawem prasowym, uznaję za fakt, iż dosłownie cytowane wypowiedzi zostały autoryzowane bez zastrzeżeń.